Dzień dobry kochani, słońce wali po oczach. Przed chwilą jeszcze dla programu Panny Młode Ponad Miarę nagrywaliśmy jedną niespodziankę. Teraz lecę do... pewne spotkanie, zobaczycie zaraz z kim. Cześć kochani, jesteśmy z Darią w tej chwili w restauracji Patio w Złotych Tarasach. Zjedliśmy przemiłą kolację. Była w miarę zdrowa. Nie było źle. Za chwilę się rozchodzimy. Daria ma pociąg, a ja idę do domu trochę wylegnąć i odpocząć w końcu, ale pozwólcie, że wam pokażę naszą księżniczkę. Cześć! Słuchajcie, mówię, Basia jest naprawdę przesympatyczną osobą. Jest tak świetną dziewczyną. Powiem wam tak naprawdę szczerze, nie oceniajcie ludzi z góry i przez pryzmat tego, jak się wychodzi w telewizji, bo tak naprawdę żyła jest całkiem się inną osobą. I pomimo to, że czasami ktoś napisze coś o nas złego, to naprawdę nie jesteśmy tacy, jak to wygląda. Także trzymajcie się, pozdrawiam widzów Basi i buziaczki. Ale poczekaj, ty nie koniec, jak ja papaję. Ja mam do ciebie jeszcze milion innych pytań. Słuchaj, no bo zmieniłaś sukienkę. Nie? Zgadza się. Dlaczego podjęłaś zmiany? Ponieważ nie czułam się w niej sobą. Wiesz, wymarzyłam sobie całkiem inny styl, całkiem inny model. Wiadomo, nie mogę niektóre rzeczy zdradzać, wiesz, Basia, w programie. Dostaliśmy, co to dostaliśmy i z tego musiałam po prostu wybrać. A że pani Lita z sukien Ideo Design ma tak ogromne serce wielkie. To prawda. Zdecydowałaś mi się po prostu pójść na rękę i mogę przyjść, przymierzyć i zdecydować się na taką sukienkę, jaką chcę. Także to jest naprawdę na ogromny, wielki plus. No dobra, teraz wam pokażemy, jak ta sukienka wygląda, bo jest naprawdę fenomenalna. Hey pretty baby, am I in your way? 'Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. Ooh-oh. I just wanna be with you. I just wanna be with you. I powiedz, w tej sukience nowej lepiej się czujesz? Oczywiście. Wiesz, nie czuję się taka w niej, wiesz, wulgarna. Czuję się taka bardziej, ja jestem raczej dziewczyną taką mocną, energiczną, wiesz, i w ten dzień chciałam tak się poczuć delikatnie, swobodnie, eterycznie, tak. Jako ty mój elfik. Nie. To jest moje. Także... Dziękujemy. Wiesz, i jeszcze ten gorset. To jest całkiem coś innego. Ma te rękawki. Z tyłu, wiesz. Mamy to, co nam wypływa i wiesz, w tym momencie ona mi to ładnie to zbiera i ściska i nie widać tego, co wychodziło, wiesz, poza oprócz tamtego gorsetu. Także jest na wielki plus. Naprawdę, wiesz, inaczej się w niej czuję. Też czuję się jakaś, że jest lżejsza, wiesz, że jest taka opływowa, czuję się taka elegancka kobieta, a nie po prostu wulgarna dziewczyna, która wiesz, chce się po prostu pokazać cycki, piersi, wiesz, taka... Czyli to, co mówił Paweł, trochę coś w tym jest, te piersi są tylko dla niego. A powiedz mi, bo dodałaś pewne szczegóły do tej sukienki, tak? Co, jeszcze raz? Dodałaś pewne szczegóły do sukienki. Dodałam, oczywiście, jeszcze pasek dam, bo jakby mogłoby coś nie świecić, musi się świecić, musi być ten gram mocny. Ja w takie robię też wesele, no i w takie też chcę się obracać, tak? Także musi coś nawiązywać ta sukienka, tak jak i do ciebie, tak? Do tego tak, stylu ślubu. Nie mogę po prostu mieć sukienki klasycznej, gdzie robię po prostu całkiem inne wesele. Może, wiesz, klasyczna z jakimś sukienami też by przeszła, ale to nie jestem ja. Kupowałaś dzisiaj sukienkę na poprawiny. Nawet nie wiem. na poprawiny moja, powiem ci, brałam z Basią, znaczy...
wybraliśmy taką najlepszą sukienkę, której czuję się po prostu kobieco. Widać, że jestem mamą, tak, że nie wyglądam po prostu na zwykłą nastolatkę, dziewczynkę, która ubrała właśnie w sukienkę i jest, tak? Także może jak tam Basia ma filmiki, tak się zobaczycie, ma. Nie wiem, no, no to super. I tak oto się wchodzi z kobietami do salonu sukien ślubnych. Idziesz, człowiek nieświadomy, wychodzisz z trzema kieckami nowymi. Nie wiem, czy w obu mam, ale na pewno w jednej, w tej granatowej takiej. Aha, widzisz. I także jeszcze jedną wybrałam, ale to już na ślub mojej kuzynki, tak? Także dwie, ale powiem wam, jakie tam jest materiały, dziewczyny. Tak. Boże, muszę się zakochać, ja bym chciała mieć pościel z takich materiałów i spać w takim. Mogłaby trochę kosztować. Mogłaby na pewno trochę kosztować, ale jest na wielkie plus. Czuło się lepiej i mam nadzieję, że wy też trochę to inaczej ocenicie niż po prostu to, co wam się pokazało. Chociaż i tak nie sugeruję się na waszych, wiecie, opiniach, bo to ma być mój dzień, nie ma się w tym sobie podobać. Każdy jest inny, 50% powie, że lubi syrenkę, 50% że lubi księżniczkę, a inna osoba powie, że lubi czystą klasykę, tak prostą, bez gorsetu, niczego, po prostu zwykła sukienka, tak? No nikomu nikt nigdy nie dogodzi i dziewczyny, rozumcie to, że każdy jest jaki jest. Jeśli ktoś jest na przykład 50 kg grubszy czy chudszy, nie wiem, może właśnie wstawi moje zdjęcie, jak wyglądałam 5 lat temu, jak byłam chudsza. Pomimo to, że wtedy dziewczyny zobaczy, jak ja wtedy tam wyglądałam i tak słyszałam, jesteś gruba, jesteś świnka, otyła, ale teraz przez te komentarze niektóre na YouTubie, co na mnie pisali, że jestem jakoś maciorą czy czymś, boże, dziewczyny, zastanówcie się, jesteśmy dorosłe kobiety, tak? No jak możemy takie osoby na drugiego człowieka powiedzieć? Mi to nawet by przez gardło nie przeszło, a nie chodzi o to, że się przejmuję tym, tak? Bo ja nie wiem, czy jestem grubą dziewczyną, tak? Ale ja się czuję dobrze w swoim skórze. Może wiadomo, każda dziewczyna chciałaby być chudsza, piękniejsza, tak? Ale no kurczę, lubię się taką, jaką jestem i to, żeby po prostu powiecie mi parę niemiłych słów, nie zmienia to, czy mnie Paweł kocha, czy mnie nie kocha, czy mnie lubi, czy ja byłam wtedy 50 kilo chudsza, teraz jestem grubsza, ja się mu nie podobam, bo gdyby mnie nie kochał, nie brałby ze mną tego ślubu, tak? I nie byłby tytuł ze mną i nie mielibyśmy też wielkie dzieci, tak? To jest to, także naprawdę powiem wam, czasami trzeba się ugryźć w język, choć ktoś może zobaczy, że o, ta osoba mi się nie podoba, o, ta osoba ma na przykład krzywe nogi, krzywe zęby, krzywe oczy. To naprawdę nie trzeba tego wylewać w internecie, bo niektóre osoby nawet i przez to popełniają samobójstwa, tak? Także zależy, kto ma jaki charakter, jak to ktoś poniesie, ale jak to napływa i napływa, napływa po prostu ten ogrom takich fal, to naprawdę człowiek ma dość stać w pewnym momencie. Tak, i czasami może się stać tragedia, nie? Zdecydowanie. To jest po prostu to. My jesteśmy pancerne jednostki. Jesteśmy świnki utoczone, tuczące, jak to powiedziałaś, Basia? Elfiki jakie? Otyłe elfiki. Tak, otyłe elfiki jesteś. Tak, zdecydowanie. Także ja się czuję dobrze, ja się kocham siebie, jaka jestem, także... A dotyka cię hejt, który pojawił się w internecie, czy już masz dystans do niego? Wiesz co, na początku tak. Wiesz, znaczy nie ruszy mnie do tego momentu, że po prostu źle się poczułam, tylko dawno już tego nie przychodziło do mnie. Przyszły, tak? Wspomnienia. Tak, przyszły wspomnienia ze szkoły, tak? Ja nigdzie nie działam w internecie, ja nie mam po prostu swoich znajomych, każdy wie jaka jestem i nikt tego nie komentuje. A to nagle po prostu, że wystąpiłam w programie, wyszło się tam troszeczkę więcej, no, grubiej niż się jest na żywo. Zdecydowanie. Przyszło to po prostu taki ogrom, że jesteś taka i to przeczytałam. To wiadomo, że trochę mnie tam serce zabolało, tak? No bo to dotyczy mojej osoby, ale po drugie pomyślałam sobie, hej, czym mam się przejmować? Przecież wiem, kim jestem, wiem, kto co o mnie myśli, a to, że po prostu osoba z zewnątrz mówi o mnie, że jestem taka, siaka czy owaka, nie warto się tym przejmować. I wiadomo, to jest coś niemiłe, ale da się to zjeść i się żyć z tym dalej i być dalej szczęśliwy, jakim się jest. Zdecydowanie tak i tym miłym akcentem myślę, że dzisiejszy film już zakończymy. My z Darią jeszcze troszeczkę poplotkujemy, a wam bardzo dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że dzisiejsza wizyta w salonie Ideo Design również przypadła wam
do gustu. Link do salonu z adresem oczywiście będziecie mieć w opisie. Pa! Pa! Subskrybujcie Basię! Poproszę! Yesterday, no, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want.